Nauka zdalna stała się codziennością, ale to nie oznacza, że weszła nam w krew, bo okazuje się, że bywa także problematyczna. Jak sobie z nią poradzić? O tym rozmawiamy dzisiaj z panią dyrektor Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, panią dr Bronisławą Ogonowską. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pani dyrektor, czy uczniowie, dzieci, młodzież są w stanie sami poradzić sobie z nauką zdalną, z nauką w domu? To jest takie bardzo proste pytanie, które nie ma jednej odpowiedzi. Jest to bardzo skomplikowana sytuacja i dotyczy bardzo wielu aspektów, wielu obszarów. Można je po kolei analizować, pokazując, że nie ma takiej możliwości, żeby zdecydowanie sami wszyscy sobie z tym poradzili. I nauczyciele ucząc, i uczniowie ucząc się, i rodzice wspierając. Każda z tych grup ma pewne problemy z odnalezieniem się w tej sytuacji. Każda z grup potrzebuje wsparcia. Ale też myślę, że każda z grup potrzebuje dopuszczenia do siebie innego spojrzenia, czyli rodzice, żeby przez pryzmat dzieci popatrzyli, przez pryzmat nauczycieli, nauczyciele przez pryzmat rodziców, dzieci. A z czym są największe problemy? Czy docierają do państwa właśnie takie sygnały, że coś stanowi taki duży kłopot? Od początku tej sytuacji, kiedy weszliśmy w kształcenie zdalne, i zarówno nauczyciele, jak i rodzice mówią o tych problemach, które są najbardziej dotkliwe. Pierwsze pojawiały się informacje o braku sprzętu, braku możliwości technicznych takiego działania. To zaczęło się poprawiać, kiedy dostaliśmy trochę więcej sprzętu, szkoły zaczęły wypożyczać rodzicom sprzęt. To trochę uległo poprawie. Drugi element, który jest trudny dla rodziców, to jest ta niemożność wsparcia dzieci merytoryczna. Dlatego, że okazuje się, że dziecko w domu wymaga takiego wsparcia, które otrzymywało w szkole do tej pory, a tutaj rodzic musi troszeczkę wejść w rolę nauczyciela. No i też kolejny element, o którym mówią zarówno rodzice, jak i nauczyciele, a zgłaszają to dzieci, to jest taka trudność, pierwsza trudność adaptacyjna do takiej formy. Czyli motywacja, czyli ułożenie sobie planu dnia, jakieś przestawienie się w ogóle na inną formę funkcjonowania, w tym na element edukacji zdalnej. Trzeba znaleźć zatem jakiś złoty środek, jak sobie poradzić z tą nauką zdalną, jak może ulżyć też dziecku, no bo tak jak pani powiedziała, to jest zupełnie nowa rzeczywistość, w której trzeba się odnaleźć. Myślę, że żeby dziecku ulżyć, to jest bardzo istotna rzecz, bo to jednak on jest tym adresatem naszych działań przede wszystkim, prawda? Więc musimy popatrzeć na jego sytuację. Znajduje się w zupełnie nowej rzeczywistości. To, że jest to rzeczywistość wirtualna, którą on zna, to jest dla nas ogromnym plusem, ponieważ my nie musimy dzieci przygotowywać do korzystania z technologii. One sobie w miarę z tym radzą. Bardziej powinny uczyć rodziców. Tak się zdarza. Należy popatrzeć też z punktu widzenia możliwości dziecka. Ta percepcja przez internet, przez komunikator jest inna niż bezpośrednia. Inne są możliwości koncentracji uwagi, inne są możliwości odbioru, analizy treści i tak dalej. Nauczyciel nie ma takiego wglądu w indywidualną pracę dziecka, nie obserwuje dziecka z perspektywy klasy, więc też nie ma wsparcia uczeń w sytuacjach, kiedy ma jakąś trudność. Mówi się o obciążeniu dzieci tymi zajęciami zdalnymi, więc bardzo ważne jest dobre planowanie tych zajęć. Nie może ono trwać przez cały dzień z przerwami. Powinno być tak zaplanowane, żeby dzieci miały również czas na odpoczynek, na zabawę, czy na swoje przyjemności. No teraz w tej sytuacji bardzo ograniczone, ale jednak muszą się one znaleźć, żeby to zdrowie psychiczne było na równi traktowane jak nauka. To są jakby takie zalecenia dla osób, które organizują kształcenie i tą naukę zdalną. No inaczej też trzeba podejść do sytuacji rodziców, bo mamy takie informacje, że rodzice borykają się z różnymi problemami. To jest oprócz sprzętowego, o którym już mówiłam, to są problemy takie, że pracują. Dzieci same muszą uczestniczyć w zajęciach zdalnych. Później następuje taka powtórka, tak co było. Dzieci powtarzają, nie zawsze rodzic jest w stanie sprawdzić, czy to tak wyglądało. Nie ma jakichś przepływu informacji
takiej, jak do tej pory bywała, czyli rozmowy z nauczycielami, bo rodzic jest w pracy, bo no, ma inne jeszcze zobowiązania. Czasami jest w domu dwoje, troje dzieci i zorganizowanie im tego kształcenia zdalnego nie jest łatwe. Trzeba mieć więcej sprzętu, ale też trzeba obejrzeć tą sytuację, jak dziecko się kształci, bo dla małego dziecka powinniśmy to zorganizować w formie takiej zadaniowej, że jest to o tej godzinie i o tej, tutaj sobie odznaczasz, tu już załatwiłeś. Natomiast dzieci, nastolatki zupełnie inaczej funkcjonują w tej sytuacji. One są odpowiedzialne na tyle i na tyle już rozwinięte, że mogą same organizować sobie tą sytuację kształcenia zdalnego, czyli realizację zadań domowych czy innych aktywności. Ale znowu mają inne problemy związane z brakiem kontaktu społecznego. Zresztą wszystkie dzieci mają ten problem. I to też jest bardzo ważny aspekt, nad którym trzeba by było się zastanowić, bo nie jest jednoznaczny. Oczywiście my poprzez te możliwości komunikacyjne, jakie teraz mamy, możemy budować pewne relacje społeczne, ale one są inne niż do tej pory jesteśmy przyzwyczajeni. Poza tym za jakiś czas wrócimy do tych relacji sprzed pandemii, form relacji. Nie możemy być pewni, że od razu wchodzimy w takie same sytuacje i tak samo reagujemy jak przed rokiem, jak to bywało przed rokiem. Więc nie jest to taka jednoznaczna sytuacja i naprawdę duża trudność dla rodziców i dla dzieci. A czy ma znaczenie organizacja stanowiska pracy? Tak, o, jak najbardziej. Znam takie przypadki, gdzie na przykład nastolatki nie zwracają uwagi na to, co się dzieje wokół nich, bo są na internecie, wiedzą, jak mogą wyłączyć kamerę i tak dalej. Więc wokół nich robi się różne bałagan i różne sytuacje, łącznie z tym, że dziecko na przykład nie chce się ubierać, bo po co? I w piżamie chodzi cały dzień, nie chce zaścielić łóżka, bo po co, jak nie pokaże tego łóżka. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, bo tak samo jak każde inne miejsce do kształcenia, edukacji, odpoczynku, to musi być taka higiena pracy zachowana właśnie przez tą organizację miejsca pracy. Czyli ma być ono wydzielone, musi być odpowiednio oddzielone od reszty mieszkania, no nawet mentalnie, bo czasami nie da się oddzielić przez to, żeby umieścić to w odrębnym pokoju, czy żeby miało dziecko odrębne miejsce takie całkiem. Żeby nie rozpraszało nic dziecko, i tak ma ten przekaźnik, którym może manipulować i sobie w międzyczasie przeglądać inne źródła, tak, nie tylko szkolne. Tak, trzeba na to zwrócić uwagę, żeby pomieszczenia były wywietrzone, żeby dziecko było odpowiednio przygotowane do tej pracy zdalnej, żeby nie rozpraszało się. Jest to teraz po stronie rodziców. Przedtem w szkole organizowaliśmy to miejsce. No oczywiście zadania domowe w domu też dzieci robiły z zaleceniem odpowiedniej organizacji pracy, ale tutaj no, rodzic powinien zwrócić na to uwagę. A jaka jest w ogóle efektywność nauki zdalnej? Czy Państwo prowadzili jakieś badania? No bo jakby mamy teraz drugą falę, tak? W ubiegłym roku szkolnym była prowadzona taka nauka i teraz no, powróciliśmy do niej. Trudno jest w tej chwili moim zdaniem mówić tak wprost o efektywności, takiej mierzalnej efektywności. Jedni mają taką opinię, że jest to bardzo słaba, bardzo niewysoka efektywność takiego nauczania. Inni mówią, że to zależy od sytuacji, od materiału, który dzieciom się przekazuje, od formy przekazu, od też dojrzałości dziecka, które musi się samo przygotowywać i uczyć. Myślę, że nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, czy to jest efektywne. My zobaczymy tą efektywność za jakiś czas. Natomiast też w związku z tą sytuacją, że ona jest w związku z tą trudną sytuacją, generalnie trudną społecznie, nie powinniśmy moim zdaniem bardzo zwracać uwagę na to, żeby ten poziom był nie wiadomo jaki. On się wyrówna. Dzieci wrócą do szkół, dzieci zaczną się uczyć. Najważniejsze jest teraz, żeby właśnie chciały się uczyć i żeby były na tyle przygotowane, że powrót do szkoły nie będzie dla nich kolejnym dziwnym zdarzeniem, które teraz przeżywają jako tą izolację, to zdalne nauczanie. Także trudno jest o tym mówić. Myśmy robili badania, był taki zrobiony, taki przygotowany raport dotyczący wniosków ze zdalnego nauczania w tej pierwszej fazie.
Dużo wniosków rodziców dotyczyło właśnie sprzętu, o czym mówiłam, ale też były takie uwagi, że rodzic nie ma możliwości merytorycznych wsparcia dziecka, że czasami więcej w tej chwili potrzebuje takiej wiedzy, bo nie ma tego bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Nauczyciel nie reaguje odpowiednio i w tym momencie, w którym powinien zareagować w klasie, tak jak to w klasie było. Więc rodzice zgłaszają takie problemy, że nie są w stanie pomóc dzieciom ze wszystkich przedmiotów. Mówią też o tym, że obserwują u swoich dzieci małą motywację do nauki, czy może zmniejszoną motywację. Przedtem ta motywacja była wspierana przez to, że dziecko miało kontakt społeczny ze rówieśnikami. To też był argument za tym, żeby do szkoły pójść. Natomiast w tej chwili jest to ograniczone i motywowanie dzieci nie jest łatwe w wykonaniu rodziców. Dlatego też myślę, że przy tym motywowaniu dużą rolę odgrywają nauczyciele, którzy starają się też zrobić to tak, żeby dziecko chciało spotkać się z nauczycielem na kolejnych zajęciach i na kolejnych zajęciach. A jakimi narzędziami Państwo, czyli Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji dysponują, żeby właśnie wspierać? No tak naprawdę mamy trzy grupy, mamy nauczycieli, uczniów i rodziców. Tak, i każda z tych grup wymaga wsparcia, innego wsparcia, może tak powiem, jeżeli chodzi o możliwości centrum. Jeśli chodzi o wspomaganie nauczycieli, to nasi konsultanci metodyczni nieustannie kształcą nauczycieli w zastosowaniu umiejętnościach technologicznych, czyli zastosowaniu platform, narzędzi komunikacji. Najczęściej szkolimy z zakresu użytkowania Teams, Zoom, ale też z innych komunikatorów, czy na przykład z możliwości przygotowania sprawdzianów, kontrolowania przyrostu wiedzy i tak dalej. Natomiast bardzo potrzebne jest wsparcie rodzicom i tutaj zastanawialiśmy się, jak rodzicom pomóc. Nie jest to też łatwe, bo nie dysponujemy sprzętem, który można by było rozdać, ale utworzyliśmy taką nowość w centrum, w którą włączyliśmy wszystkich specjalistów. To są specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznej i specjaliści ośrodka doskonalenia nauczycieli, czyli psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, konsultanci, doradcy. Każdy ma utworzony wirtualny gabinet specjalistyczny i adresatami, do których przesyłamy informacje o funkcjonowaniu gabinetów i zapraszamy do gabinetów, są nauczyciele, których będziemy wspierać w realizacji kształcenia zdalnego. Są rodzice, którzy widzą problemy na przykład z dzieckiem, bo to też jest bardzo ważny aspekt, ponieważ zwiększyła się liczba dzieci z takimi zachowaniami depresyjnymi i rodzic potrzebuje jakiejś informacji, potrzebuje wsparcia albo pokierowania do odpowiedniej instytucji, jeśli już jest to potrzebne, ale też nawet takiego czasem wygadania, więc będzie mógł skorzystać z takiego kontaktu ze specjalistą, z którym chciałby rozmawiać, czy z psychologiem, czy z pedagogiem. Przez gabinety logopedyczne możemy niektóre terapie logopedyczne również prowadzić, indywidualne. No i chcieliśmy udostępnić, czy udostępniamy już w tej chwili możliwość kontaktu dla uczniów. Bardziej to jest nakierowane na uczniów nastoletnich, na uczniów szkół ostatnich klas szkoły podstawowej czy szkół ponadpodstawowych. To jest taki wirtualny, zaufany kontakt, że dziecko, które chce porozmawiać o swojej sytuacji, widzi się w tej rzeczywistości zagubionym, chce wsparcia, będzie mogło skontaktować się ze specjalistą i w takim kontakcie wirtualnym oczywiście, albo widząc się, albo słysząc się, przepracować jakiś problem, który dziecko ma. A gdzie znajdziemy wszystkie informacje dotyczące tego, jak się z Państwem kontaktować? Te wszystkie informacje będziemy przesyłali do szkół. Prosiliśmy szkoły, żeby przesłały te informacje do rodziców, udostępniły informacje do rodziców, ale także będą one dostępne na naszej stronie internetowej. Więc rodzic, który poszukuje jakiegokolwiek wsparcia, będzie miał cegiełkę tam dla rodziców, w które będzie mógł kliknąć i poszukać tego tematu, czy takiej osoby, z którą chciałby się kontaktować i najpierw drogą elektroniczną, przez pocztę
elektroniczną nawiąże kontakt, a później już będą te kontakty w ramach komunikatorów tych, które są dostępne. Szanowni Państwo, zatem nie są Państwo pozostawieni sami sobie. Jeżeli potrzebne jest wsparcie, pomoc, to należy zgłosić się do Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu. A bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dyrektor tego centrum, Pani dr Bronisława Ogonowska. Dziękuję bardzo.